Sprawy pomocy społecznej i wsparcia rodziny mają priorytetowe znaczenie dla władz samorządowych gminy Jasienica-Rosielna. Kolejną cenną inicjatywą w tej dziedzinie była organizacja Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Bezpieczni w gminie Jasienica-Rosielna. Wiemy, reagujemy, chronimy. Jej adresatami byli pracownicy oświaty oraz służb społecznych, w tym pomocy rodzinie. Organizatorem i realizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy-Rosielnej. Przedmiotem konferencji była problematyka zachowań ryzykownych wśród dzieci, próba ich zrozumienia oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom. Jesteśmy podbudowani tym, że młodzież naprawdę wie, co chciałaby robić i chciałaby się ustrzec przed pewnymi problemami, potrzebują podpowiedzi osób dorosłych, potrzebują wsparcia, potrzebują pokazania swojego własnego potencjału, którego bardzo często nie potrafią jakby zdefiniować, ale te mocne strony, te cechy takie bardzo ciekawe, wartościowe mają. Więc ten projekt uważam, że był taki wartościowy właśnie od tej strony takiej terapeutycznej i też żeby jakby takie praktyki były jak najbardziej popularyzowane, pomyśleliśmy, że wejdziemy we współpracę właśnie z uczelnią sanocką, a chociażby z tego powodu, że są takie możliwości rozwijania projektów badawczych, tak? Oprócz tego, że się prowadzi warsztaty, dobrze jest i to jest takie teraz wskazane, pracując w tych nurtach profilaktycznych, pedagogicznych, żeby były przeprowadzane takie badania empiryczne, czyli jakby też wiedzieć, jak dany problem wygląda, powiedzmy sobie liczbowo, procentowo na terenie danej gminy. I w gminie Jasienica-Rosielna wprowadzamy takie projekty. Ja uważam, że biorąc pod uwagę, że tutaj jest i uczelnia, czyli nauka, i są nauczyciele, oświata, czyli taka praca pedagogiczna, dydaktyczna każdego dnia, są one bardzo wartościowe, bo można połączyć siły, zespoły i tutaj doświadczenie policji, tutaj też muszę o tym wspomnieć, naszej też miejscowej, więc ich kompetencje nie są bez znaczenia absolutnie. Więc taka współpraca i taka strategia wsparcia, powiedzmy sobie, młodzieży i takiego ukierunkowywania ich jest bardzo potrzebna. Patronat honorowy nad konferencją objęła wójt gminy Jasienica-Rosielna Urszula Brzuszek. Natomiast patronat merytoryczny sprawował rektor Uczelni Państwowej imienia Jana Grodka w Sanoku, której wykładowcy opracowali i przygotowali program spotkania w Jasienicy-Rosielnej. Ta konferencja koncentruje się jakby na dwóch problemach społecznych. Po pierwsze przemocy domowej, w tym przemocy stosowanej w stosunku do dzieci i do młodych ludzi. Po drugie na zachowaniach ryzykownych związanych ze środkami psychoaktywnymi. To są dwa takie problemy rzucające się w oczy i faktycznie występujące w dosyć dużym natężeniu. Kiedy mamy to dobrze zdiagnozowane, tak dzisiaj o tym na konferencji była mowa, bo różne instytucje mogą prowadzić takie badania diagnostyczne, to mogą być ośrodki pomocy społecznej, to mogą być instytucje oświatowe, szkolne, no to mogą też takie instytucje jak uczelnie, prawda, wyższe, gdzie też tego typu badania prowadzimy. Kiedy mamy dane dotyczące jakby poziomu jakby występowania danych problemów społecznych, można przygotowywać jakieś formy wsparcia. No tutaj każda pewność instytucji uczestniczących w takim przeciwdziałaniu ma trochę inne formy, z którymi może wystąpić. Inaczej jest to w przypadku policji, inaczej w przypadku instytucji oświatowych, szkół. W związku z tym konieczna jest też współpraca i to się dzieje. W tej chwili występują już od wielu lat takie zespoły interdyscyplinarne, które mają przeciwdziałać przemocy i one składają się właśnie z różnych instytucji, z przedstawicieli różnych instytucji funkcjonujących w gminie. I tam powinny być wypracowywane takie już bezpośrednie jakieś propozycje dla dzieci, młodych ludzi, no ale także dla osób dorosłych, które mają skutkować właśnie taką pomocą. W programie konferencji znalazły się bloki tematyczne poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy oraz walki z uzależnieniami. Wśród prelegentów byli funkcjonariusze Podkarpackiej Komendy Policji w Rzeszowie. Policjanci zwracali uwagę na możliwość współdziałania różnych służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa dziecka i rodziny w świetle nowych regulacji ustawowych. Tematyka konferencji w zakresie właściwego reagowania w sytuacji podejrzenia, że dziecko może być ofiarą przemocy w rodzinie, czy też ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi, daje możliwość szybkiego diagnozowania, szybko podjętej interwencji. Wymiana informacji, wymiana doświadczeń, w szczególności w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, nowej ustawy,
która zastąpiła dotychczasową ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, daje możliwość jeszcze lepszego przyswojenia informacji, wiadomości dotyczących właściwego postępowania i reagowania w szczególności dyrektorów szkół w zakresie nowego instrumentu, jaki posiadają. A chodzi tutaj o środki oddziaływania wychowawczego, które są właśnie ujęte w tej nowej ustawie. Na zakończenie odbyła się lekcja pokazowa z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Lekcja miała formę krótkiego przedstawienia profilaktycznego, a w rolę aktorów z dużym zaangażowaniem wcielili się przedszkolacy z Jasienicy Rosielnej. Dzień dobry, nazywam się aspirant Karol Pelerz z posterunku policji w Jasienicy Rosielnej. Co się stało? Jechałam samochodem w kierunku drogi krajowej numer 19. Nagle zobaczyłam, że na przejściu dla pieszych wjechał pan na hulajnodze. Nawet się nie rozglądał. Ja wtedy gwałtownie zahamowałam i zatrzymałam się przed nim.